Dzisiaj pokażę Wam dom, który zbudował pan Daniel wraz z panią Natalią w ciągu ostatnich 2 lat. Jest to dom 63 metry kwadratowe z naszego projektu, przedłużony o 1 metr. Jeżeli chodzi o poddasze w tym budynku, jest to oczywiście strych nieużytkowy, kąt dachu to jest 30 stopni, tak jak w projekcie, natomiast inwestor zastosował wiązary. Na podłogę właśnie na strychu wykonał z desek z tartaku struganych jednostronnie o grubości 3 cm taką konstrukcję na 4 łatach puszczonych wzdłuż budynku. Wyszło to dużo taniej niż płyty OSB. Tak jak podawał inwestor na grupie, około 31 lipca koszt taki stan surowy zamknięty wyszedł 123 tysiące złotych. Oczywiście są to same koszty materiałów budowlanych, a aktualnie jest to stan, gdzie już można zamieszkać. Jest to 210 tysięcy złotych. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że stan surowy otwarty inwestor budował sam z żoną, bez pomocy ekip budowlanych. Gratulujemy inwestorowi za to, że zbudował taki piękny budynek. Zapraszamy także do grupy Dom na Start bez kredytu, gdzie znajdziecie mnóstwo informacji od osób, które budują budynki z naszych projektów. Projekt 63 metry kwadratowe znajdziecie na stronie budowa.edu.pl, a na przykład budynki do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie letniskowe na zbudujsamdom.pl. Jeszcze raz olbrzymie gratulacje dla inwestorów i zapraszam także do obejrzenia teraz prezentacji zdjęć od początku budowy, które dokonywał inwestor, i także są tutaj pod koniec będą filmiki z środka budynku.
Nagrywam krótkie wideo. Dziś przygotowaliśmy drewno do wbijania palików i deski do palików. Jest już cement na murowanie, dysperbit. Jak to mówią, domieszka do zapraw, plastyfikator inaczej. Tak, mam warsztacik urządzony. Trochę narzędzi wiązałkowego, drutu jeszcze zostało. Ale co ciekawsze, o, tu jest ciekawi. Dziura już jest zrobiona. Ziemi trochę zostało. Tu hałda, tu koło mnie hałda. I dodatkowo jeszcze tu jest stół roboczy i zrobione zbrojenie. 6-metrowych zbrojeń i jeszcze deszka szalunkowa. A tu koziołki, gdzie kręcili zbrojenie. Dziękuję. Drobne wideo, jak prace są wykonane. Wymurowane. Jutro zasyp. Ocieplone. Dzisiaj folia jeszcze kubełkowa. Mur wyszedł równo. Materiał na ściany stoi. Tu i tu. Stara betoniarka, ale dała radę. Przepust na kanalizę. Tam słabo widać, ale dziura, żeby myszy miały gdzie uciekać. I bednarka do uziemnienia instalacji elektrycznej. Zapraszamy w skromne progi. Korytarz, pomieszczenie gospodarcze, na wprost jest łazienka, widać wanna na środku stoi, korytarzyk, tu jest sypialnia, o, prześcieradła żona nie poskładała, no tutaj jest dla gości pokój, jako że gości nie ma, to pusty stoi. Będzie garderobę najwyżej zrobimy. O, tam w tą dziurkę można wszystkie potrzeby swoje załatwiać. Tak to się kształtuje. Tu jeszcze trochę rusztowania. O, z drugiej strony to samo. Przejdziemy może jeszcze do salonu. To jest salon. O, tu garki widać stoją. No a tu jeszcze co, jakiś telewizor, ale na razie tylko taki telewizor jest. No więc myślę, że taka mała prezentacja, jeszcze może rzut z zewnątrz, z dwóch stron, bo wszystkich nie pokażę. Jutro albo pojutrze wiązary zakładamy. Pokażę, jak się przedstawia budynek. O. Tak wyglądają zrobione szczyty. O, jeszcze widok
boku. I krótko pokażę. O, w środku jest wejście. Tu będzie mały korytarzyk. Tu jest gospodarcze pomieszczenie. Tu korytarz. Tu będzie sypialnia. Pokój taki mały, gościnny. Żona poprosiła o kibelek. Tu będzie łazienka, jeszcze brakuje jednej ścianki. I tu duży salon. Na szybko, bo nie mam czasu. Zaprezentuję, jak tu wygląda dom. Po posadzkach jesteśmy właśnie. Wylane. Tu jest wiatrołap. Korytarz. Na wprost jest łazienka. Miejsce na brodzik. Na wannę. Zlew. Jedno okno. Salon. Aneks kuchenny z tej strony. Okno tarasowe. Teraz tu jest pomieszczenie gospodarcze z rozdzielnią elektryczną. Tu będzie bojler. Drugi mały WC. Tutaj taki pokój dodatkowy na garderobę. Tu będzie szafa zabudowana, cała ściana. Tu natomiast sypialnia. Razem 70 metrów. Drobna prezentacja, jak wygląda budynek. Okna kolor Winchester. Parapety z płytki parapetowej. Tu jest taka okleina drewnopodobna. Fajnie to się prezentuje. A podbitka jest drewniana. Dobrze pomalowana, zaimpregnowana. Też ładnie to wygląda. O. To jest także taka płytka przyklejana, cienka, elastyczna. No, wygląda jak klinkier z fugami. Blacha dachówka jest na pokryciu. Co tu jeszcze warto dodać? Klimatyzator w salonie jest i naprawdę bardzo fajnie sobie radzi. Jest w stanie do 0 stopni cały dom ogrzewać. Okienka małe u góry, ale tak fajnie dodają uroku. Z podbitką też bardzo ładnie ten dom się prezentuje. Kolory może widać troszeczkę gorzej dzisiaj. Taka pogoda. Tu budka skromna, narzędziowa. Jeszcze dużo pracy, ale z tej strony elewacja. Może oddalę, tutaj troszkę gorzej o to wygląda, ale to jest strona niewidoczna, więc żadnego nie ma problemu. Tu być może w przyszłości będzie jakaś drobna wiata przy budynku na auto. Jeden kominek to jest wentylacja od kanalizacji, odpowietrzenie. Reszta natomiast wszystko jest rekuperacja. Odzysk ciepła na poziomie 75%. To znaczy
gdy w domu mam 20 stopni, to nawiewa jakieś 15 stopni. I widać kratkę, to jest wylot powietrza, z drugiej strony wlot. A teraz, drodzy, zapraszam do środka. Jest skromny korytarzyk w płytkach. I przechodzimy do budynku. Tu salon. Meble w trakcie składania. Blat. Drewno podobny. Salon dosyć duży, naprawdę fajnie się prezentuje. Tu mamy główną inwestorkę. To jest mały korytarzyk, ale naprawdę praktyczny. Łazienka. Wszystko się zmieściło, zobaczcie. Zlew, wanna, 170 wanna, okno, kabina, WC i pralka nawet. Więc naprawdę jest gdzie to ustawić. Popatrzmy teraz może do gospodarczego pomieszczenia. Tu boiler, suszarka, rozdzielnia, no i będzie z tej strony miejsce na jakieś tam regały, na jakiś magazyn skromny. No i jeszcze oczywiście woda hydraulika tam jest. Pokój, tu sypialnia, będzie stało łóżko, tam może jakieś małe biurko i tu jeszcze się zmieści, jak te kartony, szafa. Nawet spora, 170 wejdzie z szafa. Zobaczmy, dwa okna, więc to sypialnia, jest bardzo jasne pomieszczenie, o to chodziło. Żeby łatwo było wstawać. A tu pokój gospodarczy, w sensie gościnnym, może teraz gospodarczy. Tu będzie zabudowa na całą ścianę. Szafa z drzwiami rozsuwanymi. Tu taka będzie sofa rozkładana dla gości. No i coś, co szczególnie żona mnie prosiła, to tu takie dodatkowe pomieszczonko dla mnie. Sralnia. Tak. I własnej roboty taka zabudowa. Tak to się prezentuje. Tak, i u góry mamy wejście do na poddasze, to za chwilę. Chciałem pokazać, jak się prezentują schody i poddasze. Tu mamy wejście. Schody rozłożone. Więc zobaczmy, co tam będzie. Uwaga. Ale tu chyba słonko świeci tak jasno, co? No też taki magazynek. Ociepliłem również i skosy, żeby było przyjemniej. Tu widzimy rury od rekuperacji, to jest wyrzut powietrza. Tu mamy słońce. To jest odpowietrzenie kanalizy. Wychodzi do tego kominka, co był wcześniej. Tu jest zabudowany rekuperator. No nie widać go za dobrze, ale tu się znajduje deski strugane jednostronnie, to jest zrobiona podłoga, fajnie to wygląda, niedrogo wyszło. Rury ocieplone wełną 10 cm. Tu jest akurat wyciąg powietrza z mieszkania, a tu na dole czerpnia, tak? Do czerpni rura idzie, tam z tej strony budynku jest czerpnia. Natomiast ta druga rura z tyłu to już są nawiewy na pokoje, na salon akurat w tym wypadku. No dosyć ciężko było to rozprowadzić.
ale się udało. A ogrzewanie mam zastosowane, folie grzewcze, tu jeszcze jest co została. Tak ona się prezentuje, w rolkach rozwijana. Więc no chyba tyle. Jeszcze może zobaczymy, co za okna widać. Zobaczcie, jest śnieg. Niedużo. U góry jest około 4-5 stopni na plusie, a na dworze minus 2. W nocy było minus 3 na zewnątrz. Więc coś ta wełna daje, 10 cm, ale parę stopni zawsze poprawia. W domu mamy około 20. I spokojnie to ogrzewanie co jest wystarcza. W jaki sposób działa rekuperacja? Na dworzu mamy minus 0,6. Wewnątrz mamy prawie 21 stopni. Teraz posłużę się termometrem na podczerwień. Temperatura, która z domu jest wyciągana, 21,8 przy suficie. Czy w łazience mamy podobnie? 20,8, tak? Jest stopień mniej może. Teraz zobaczmy w pokojach, jaka temperatura jest nadmuchiwana. Jest to 16 stopni. 16 stopni w tym pokoju. W drugim na przykład mamy 15,5 stopnia, też prawie 16. Więc zobaczmy. Przy różnicy temperatur minus 1 na zewnątrz, w domu 21, to powietrze nawiewane ma 16 stopni na plusie, a nie minus 1. Więc odzysk ciepła jest około 75%. Więc naprawdę opłaca się, warto to zrobić niedrogim kosztem, gdy wykona się samemu, a nawet te tanie modele skutecznie działają.